Tak wygląda oryginalny tusz do drukarek Brother w butelce. Widzimy, pasuje on do drukarek DCP T300, DCP T500W i DCP T700W. To jest oryginał Brothera. Tutaj ma taką charakterystyczną naklejkę. Możemy na stronie brother.com/ID wpisać ten numerek i nam wyjdzie, czy tusz jest oryginalny, czy nie pochodzi z jakiejś takiej nielegalnej dystrybucji. Tak to wygląda z każdej strony. A tutaj akurat coś rzuca w oczy. Data ważności tutaj jest podana. Ta data do 2020 roku. Żeby pokazać, jak wygląda butelka w środku, to otworzę. Butelka jest zapakowana próżniowo w folię. O, wyciągnę z folii. To niepotrzebne, zostaje butelka. Butelka jest, tak jak mówię, pod ciśnieniem, zamknięta. Pojemność akurat czarnego w tym modelu, do tego modelu drukarki, to jest 108 ml, a koloru są trzy kolorki, bo z tego co pamiętam 40 albo 50 ml około, tak to wychodzi. A czarny jest największy, 108. Po otwarciu mamy tutaj nakrętkę na tej butelce, którą odkręcamy i bezpośrednio wlewamy do pojemnika w drukarce. Tak to wygląda.